Joe Szymańczkowi, witam Was bardzo serdecznie w drugim filmie na tym kanale. Pierwszy został przyjęty, myślę, że dosyć ciepło, dosyć dobrze, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony. I słuchajcie, teraz już chciałbym wejść na taki tryb, powiedzmy, że defaultowy, w sensie nie za bardzo przedstawiać ani siebie, ani ten kanał, ani co tutaj będzie. Natomiast pewnie jakieś takie słowa w kolejnych filmach będą się przewijały, żeby lepiej Was zaznajomić z tymi treściami, które się będą tutaj pojawiać, czy pojawiają. Więc tak, na pewno aktualnie jestem w takim trybie tutoriali do streamowania w pewnym sensie tutoriali i takie tutoriale będą się pojawiać w najbliższych dniach, więc jeżeli Was interesuje um, temat streamingu, szczególnie streamingu w Polsce, to zachęcam do zasubskrybowania gdzieś tam, tam, może tam, o, tam tam, gdzie jest taki czerwony guziczek, można kliknąć i można stać się oficjalnym subskrybentem tego kanału. A jeżeli macie jakieś pytania odnośnie streamu, no to też możecie sobie wbić na stronę mkrzysiński.pl slash podstawy. Tam są trzy takie krótkie e-booki, które, w których no mówię o, e, piszę w sumie, a nie mówię o podstawach streamowania, więc dla przyszłych streamerów myślę jak znalazł. Ja też e, postaram się Mam kilka pomysłów na takie filmy, które w najbliższej przyszłości tutaj będę chciał wrzucić właśnie od tego jak streamować. No i też dość w niedługiej przyszłości myślę zrobimy większego, fajniejszego, ale to w swoim czasie Wam powiem. Dobra, tematem dzisiejszego filmu. Czy przechodzimy do tematu dzisiejszego filmu? Chyba tak. Bo chyba już wszystkie te, te, te wstępy powiedziałem, więc myślę, że możemy przejść do tematu dzisiejszego filmu, czyli moje początki ze streamem. I w jaki sposób miałem 50 widzów na pierwszym streamie? Bo to jest prawda. Znaczy tutaj od razu disclaimer. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że było tych widzów około 50 na pierwszym streamie, ale jest też możliwość, że było ich 20. Nie do końca pamiętam, która wersja jest prawdziwa, a nie mam statystyk z tamtego okresu, więc nie jestem w stanie tego sprawdzić. Bardziej prawdopodobne jest to, że było 50 osób, ale może też tak być, że było ich 20. Nie, po prostu nie pamiętam. Wydaje mi się, że 50. Bardziej prawdopodobne jest 50. Skąd tych 50 widzów miałem na tych pierwszych streamach, czy tam na pierwszym streamie, z jakiego założenia wychodziłem i jak to wszystko przebiegało. Dzisiaj będę mógł sobie troszkę wolniej i dokładnie o tym opowiedzieć, więc tak. Swego czasu napisałem tam maila do znanego streamera, youtubera, skumałem się z nim, skumałem się z chłopakami, którzy też gdzieś tam rozpoczynali karierę swoją na YouTubie i na streamie. No i już wiedziałem, że w tym momencie mogę zobaczyć takie fajne flow, żeby w te streamy wbić. Ale pomyślałem sobie, jeżeli włącza stream na Twitchu jako osoba, której nikt nie zna, no to pewnie jak nikt mnie nie zna, to nikt mnie oglądać nie będzie. I tutaj doszedłem do wniosku, że jest to całkowicie bez sensu. I szczerze powiem, że nie potrafię za bardzo zrozumieć, dlaczego w dzisiejszych czasach, w 20, 2020 roku, jest tylu streamerów, którzy próbują wybić się na streamie, streamując. No, moi drodzy, to tak nie wygląda. Nie. Wybierze się jako streamer streamując. To nie ma opcji. Jesteście na Twitchu w kategorii jakiejś tam, nie wiem, Leg of Legend na przykład, czy w jakiejkolwiek innej. Gdzieś tam bardzo, 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 bardzo daleko i nikt prawdopodobnie, albo przynajmniej bardzo mała ilość osób tam nie będzie zjeżdżało, żeby szukać tam streamu. Ludzie są u góry, nie? I oni w te streamy będą chodzili. Odkrywalność czy możliwość zapuścięcia na Twitchu jest praktycznie zerowa. Twitch nie oferuje tak naprawdę żadnego, żadnej możliwości pokazania się jako streamer początkujący, więc rozpoczynanie swojej kariery na streamie, znaczy, przepraszam, rozpoczynanie swojej kariery jako streamer od tego, że zaczniecie streamować, mija się sterem. Taka jest prawda. Eee, oczywiście są niektóre wypadki, gdzie to będzie miało jakiś sens, bo złapie, ktoś złapie jednego, widzę drugiego, trzeciego, i gdzieś to ze sobą boluje dosyć szybko. Natomiast podejrzewam, że jest to strasznie mały procent, więc polecam tego nie robić. Ja dokładnie z taką samą myślą, eee, z takiej samej myśli, przy, taką samą myśl miałem w głowie eee, te 7 lat temu. Jeżeli zacznę streamować, jak nikt, nie, nikt, nikt mnie nie zna to nikt mnie nie pozna, bo nikt nie będzie wiedział o moim istnieniu więc co zrobiłem? zrobiłem najprostszą rzecz na świecie założyłem kanał na YouTube założyłem kanał na YouTube i zacząłem nagrywać na ten e, kanał filmy dzisiaj wam nie powiem dokładnie jakie to były filmy podejrzewam, że było to SimCity Don't Starve i World of Warcraft ale pewności nie mam bo te filmy skasowałem już dawno jak robiłem porządek na kanale a, a nie mam pewności jak to dokładnie przebiegało natomiast Sama idea była taka, że najpierw Mateuszu mm -hmm. musisz zdobyć osoby, które chcą cię oglądać. Czy... Pokazać się tym osobom w sumie, a nie zdobyć. Bo zdobyć to można nagrodę w konkursie. A tutaj chodzi o to, że musicie się pokazać osobom innym. Że jesteście fajni warto Was oglądać. A dopiero po tym, jak zdobędziecie... Proszę hmm, znowu zdobyć. A po tym, dopiero jak widzowie do Was przyjdą, to wtedy możecie zacząć streamować i ktoś zacznie Was oglądać. Jak będzie Was ktoś oglądał, no to będziecie wyżej w tej kategorii całej na Twitchu. I dzięki temu będziecie się wyżej wyświetlali i ktoś może do Was dotrzeć. Ještě tady ještě na Twitchu jsem měl nebo podziały na język polski na przykład, więc to było jeszcze dodatkowo utrudnione. E, więc tam już w ogóle nie było opcji, bo tam jak mieliście na przykład Lola, to były wszystkie streamy po kolei. Jak wy, byli, wy streamowaliście po polsku, to byliście gdzieś tam w ogóle na samym dnie, nie? Teraz jak mamy y, Lola, no to mamy tam najpierw streamy polskie, jak sobie tak ustawicie, a, a dopiero później angielskie, więc te streamy polskie są u góry, więc tam macie tylko powiedzmy, nie wiem, 10 rzędów tego, a w momencie, kiedy ja zaczynałem streamować w 2013 tych rzędów, to może tam było do przejścia 300, nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie założyłem kanał, Zacząłem streamować na, zacząłem nagrywać filmy na YouTube'a. Eee, I to były jakieś takie proste gameplaye. Teraz oczywiście nie podziała to. to znaczy podziała to, natomiast nie podziała nagrywanie prostych gameplay, nie. Bo wtedy to było po prostu. Ja osiemano, witam was w kolejnym odcinku z Steam City. Będziemy budować dzisiaj wieżowiec. W tym momencie nie ma opcji, żeby coś takiego podziałało. Trzeba troszkę bardziej kreatywnie do tego podejść, eee, bo no, na YouTubie też przybyło. Ilość, znaczy zwiększyła się ilość kontentów, ilość filmów, więc nie jesteście w stanie w taki sposób dotrzeć do widzów. Trzeba mieć wiedzę na temat tego, jakie filmy wrzucać, jakie, one, jakie powinny mieć tytuły, miniaturki, jakie powinny mieć metadane, jak to pozycjonować, jak to propsować itd. itd. W każdym razie sama idea to było, załóż YouTube'a i na tym YouTube'ie, przez tego YouTube'a zdobądź kolejnych yy, widzów, a następnie znowu zdobądź, zachęć kolejnych widzów, a następnie zacznij streamować. I to się udało, to się udało, bo ja na pierwszym streamie miałem wtedy na 90, no dobra, na 80% 50 widzów, na 20% 20 widzów. Naprawdę nie pamiętam, nie chcę skłamać, że miałem na pewno 50, bo ktoś mi to jeszcze wypełnił, że tak nie było. Ale jak gadaliśmy z batem, to wydaje nam się, że było 50 osób. I pamiętamy, że ten stream trwał 4-5 godzin, i ta liczba spadała, i gdzieś tam na końcu było faktycznie 20-25 osób, a na początku było 50, nie? Więc ta, ta metoda podziałała. No i ja później po tym streamie mówię, kurde, fajnie, super, nie? To wszystko zmierza w dobrym kierunku. 50 widzów to jeszcze nie jest, nie wiadomo co, nie ma co się jadać, ale możemy już działać na takiej zasadzie, że robimy YouTube'a, a później robimy raz na, raz na kiedy stream. No i na tym streamie się bawimy. A YouTube się gdzieś tam rozkręca, no i z biegiem czasu będzie teraz coraz bardziej tak jakby snowballowało i będzie więcej widzów na YouTube, będzie co da więcej widzów na Twitchu. I tak też robiłem do momentu, kiedy po prostu nie złapałem takiego wiatru mocnego w żagle, i popłynąłem na głęboką wodę bardzo szybko. Ale to tak naprawdę, tak wygląda kariera streamera w Polsce bardzo często. Znaczy, może nie tak, ale dużo takich przypadków widziałem, że ktoś streamuje, buduje sobie jakieś community. I gdzieś tam zatrzymuje się na jakichś liczbach i nagle łapie wiadomo w żagle, bo coś się wydarzyło wymyślił jakiś, jakąś świetną grę znalazł, albo jakaś gra, z którą, którą on jest dobry, wypłynęła gdzieś tam wyżej, albo y, znalazł y, jakiś znajomych, albo coś innego się stało, co dało duży napływ widzów i nagle mały streamer zaczyna rosnąć w błyskawicznym tempie do wysokich cyfr e, I to jest dosyć yy... Może niepopularny schemat, ale dosyć powszechny. Kilka osób tak w Polsce właśnie w ten sposób wypłynęło. Dobrze, mm, więc takie były moje początki. Tak to wyglądało na samym początku. E, teraz jeszcze pytanie: Czy da się zrobić to samo w, tym, w dzisiejszych czasach? Tak, da się. I dzisiaj, o, co ciekawe, jest to o wiele prostsze. Bo dzisiaj wszyscy, którzy na Twitch. Znaczy, może nie wszyscy, ale większość osób, która chce na Twitchu zostać streamerem, co robi? No zaczyna streamować. A to jest błąd. To się. Nie nie, 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 nie zazębia. Oczywiście streamowanie też jest ważne i trzeba by trochę chociaż streamować, natomiast nie wygląda to tak, że to jedyne co musi zrobić i powinieneś robić to streamowanie. Powinieneś robić szereg rzeczy, całą listę, a dopiero na końcu jest streamowanie. Jak już zrobisz całą tą listę rzeczy. A czemu w dzisiejszych czasach jest to prostsze? Przede wszystkim jest o wiele większe community, które jest nastawione na streamy, na YouTube i na gry. Siedem lat temu ta liczba osób, które mm, chciały oglądać jakieś gry, jakieś streamy, jakieś wideo, nie była tak duża. Teraz liczba osób, która chce oglądać jakieś wideo jest przeogromna. Powiecie, że jest więcej streamerów. No okej, okay, streamerów jest więcej faktycznie, ale tych ludzi też jest więcej. I mm, radio w Polsce, Ilości streamerów do ilości widzów nie jest tak złe jak na zachodzie. Um, tutaj nie syptę wam danymi, ale jeżeli dobrze pamiętam, to w Polsce i, znaczy na świecie stosunek streamerów do Lola, e, streamerów Lola do widzów lola to jest chyba 1 do 34, czyli na jeden stream przypada 34 widzów, czyli na 100 streamów przypada 3400 widzów, a w Polsce jest to chyba na jeden stream 120 albo 130 widzów. Więc na jednego polskiego streamera macie 120 osób, gdzie na zachodzie, na jednego yy, anglojęzycznego streamera, czy ogólnie na świecie w sumie, na świecie, o tak to powinienem powiedzieć, na świecie, na jednego streamera LOLa macie 34 widzów, nie? Więc ta propor te proporcje w Polsce nie są jeszcze takie złe jak na zachodzie i spokojnie jeszcze jest miejsca dużo na to, żeby nowe streamy weszły. Natomiast trzeba wiedzieć co robić, nie? Poza tym YouTubem też wyrosło wiele nowych social mediów. Socja nie wiem jak to się odmienia. Socia social Media? Powiedzmy, że tak. E, bo mamy Facebooka, który się rozrósł. Znaczy, no dobra, Facebooka akurat może zmalał, ale, mm, ale mamy Facebooka, który dalej jest duży. Mamy Instagrama, mamy TikToka, który jest genialny. Mamy Twittera, mamy e, Linkedina. No dobra, może to jest przestata. Linkedina nie mamy. E, mamy jeszcze co o czym zapomniałem. E, Snapchata mamy grupy na Facebooku, mamy Discordy, e, mamy inne streamy. I jest tyle miejsc, w którym można zdobyć nowe znajomości, nowe kontakty, zacząć budować jakimś, jakieś community i przekuć to w stream, że szkoda gadać. Tylko ludzie w dzisiejszych czasach co robią? Chcą zostać streamerem, więc zacznę streamować. No brzmi to OK, logicznie i sensownie, bo prawda jest taka, że to jest logiczne i sensowne. Natomiast prawda taka wy... wewnętrzna jest taka, że to jest bezsensowne. Bo nie, nie dojdziecie nigdzie wysoko, jak wśród tych setek streamów będziecie na samym dole, bo tam nikt nie będzie zaglądał. Więc, moi drodzy, jeżeli chcecie zostać streamerem, to powinniście zrobić, zasubskrybować ten kanał, bo tutaj będzie dużo różnych ciekawostek, który, o których się dowiecie, dużo, z których się dowiecie dużo fajnych rzeczy. No i oczywiście, powinniście też zastanowić się po prostu, jak zdobyć, Fakt, znowu zdobyć, jak pozyskać, jak pozyskać widzów, czy w sumie bardziej słuszną. W słusznym stwierdzeniem jest jak zbudować community. I do tego was zachęcam, bo bezmyślne streamowanie niestety nie doprowadzi do, was do wysokich cyfr na 99,9%. Bo jedna, jeden streamer na 1000 może w ten sposób się wybić. To taki szacunek z Bani, więc nie bierzcie sobie tego za bardzo do serca, ale nie wydaje mi się, żeby więcej osób była w stanie. A jeżeli ktoś do tego siądzie. I zaczcie to robić regularnie, dobrze, w dobry sposób, to jest szansa naprawdę spora. Zresztą ostatnio do mnie pisał gościu, który miesiąc temu zaczął i w sumie na samym, nie, no nie na samym streamie, bo on też robi coś poza streamem, ale e, przez miesiąc dobił do chyba 20 widzów średnio. Więc da się, da się. 20 widzów w miesiąc średnio, to uważam, że to jest dobry wynik, na sam początek. Później to oczywiście snowballuje. Im więcej widzów, znaczy, wiecie, to idzie tak, nie? Im więcej widzów, znaczy w drugą stronę powinienem pokazać, to chyba tak. Im więcej widzów macie, tym więcej widzów zdobywacie. Dobra, to tyle ja w tym krótkim filmie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych, a póki co na razie do zobaczenia HS See ya!